Serdecznie witam pana Edmunda Zielińskiego, wójta gminy Gostyni. Panią Agnieszkę Woźniak, sekretarza gminy Gostyni. Witam panią Krystynę Janiszewską, dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi. Witam pana Roberta Majewskiego, dyrektora szkoły w Nowoźnie. Serdecznie witam wszystkich nauczycieli, opiekunów, wychowawców wraz z uczestnikami przybyłymi na dzisiejszy konkurs. Proszę pana Pawła Pilichowicza o przybliżenie nam zasad i formuły dzisiejszego spotkania. Dzień dobry państwu. Mam ogromny zaszczyt wszystkich powitać już po raz szósty. 6 lat temu, kto by się spodziewał, że co roku będzie organizowany i z tak ogromną frekwencją zawsze co roku, z moimi przyjaciółmi, znajomymi, osobami, które tak naprawdę rokrocznie przyjeżdżają, pojawiają się w Sokołowie. Dzięki inicjatywie mojej i z pomocą pani Agnieszki Woźniak udało się 6 lat temu stworzyć tą nową formułę. Tak naprawdę jest to jedyny typowo przystosowany do danej szkoły konkurs, który odbywa się na terenie naszej gminy. Konkurs piosenki dziecięcej to konkurs, który ma tak naprawdę rodzić uśmiech. Ja byłem ostatnio w jury tutaj u Łukasza w jednym z ośrodków szkolno-wychowawczych i tam występowały dzieci z różnymi upośledzeniami o stopniu lekkim, umiarkowanym. Wiecie, co było najważniejsze? Oni rywalizowali ze sobą, ale tak naprawdę ten uśmiech i chęć śpiewania piosenek i ta radość, która towarzyszyła im podczas wykonywania utworów, była czymś wyjątkowym. Dlatego tak naprawdę to nie chodzi o rywalizację stricte sportową, że musimy walczyć, tak zwane spinać się. Tak naprawdę chodzi o to, żeby się dobrze bawić, być szczęśliwym z tego, co się robi i cieszyć się muzyką. Kochani, przybliżę może formułę naszego festiwalu. Festiwal 4 lata nazywał się konkursem. Wyłanialiśmy nagrody, pierwsze, drugie, trzecie wyróżnienia i za udział. Rok temu zmieniliśmy nazwę na festiwal piosenki dziecięcej, żeby nie było aż tak wielkiej rywalizacji. Aczkolwiek w tym roku chciałem powiedzieć, że będziemy mieli nagrodę Grand Prix. Wybrałem sobie przed chwilą, że dyrektorem festiwalu zostanie słynny pan Robert Majewski, konferansjer, ostatnio czasami dyrektor, dyrygent chóru Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, zawodowiec od emisji głosu, dlatego myślę, że będzie to bardzo dobre rozwiązanie. Proszę państwa, na jakiej zasadzie będziemy oceniać? Każdy z państwa, czyli opiekunów, dostanie ode mnie listę szkół. Za chwileczkę przedstawiciele danej grupy wybiorą numerek. Tam jest liczba porządkowa i trzeba po prostu w kwestii losowania wyłonić kolejność waszych występów.
Ukochany, a ona wciąż.
Przyjaciół przy...